Ale nudy. No hej, co robisz? A nie chciałabyś może do mnie wpaść z Emilią? No okej, to czekam. No, no hej, co robisz? W sumie nic ciekawego, przeglądam metę. To może do kina byśmy poszły? Okej, no w sumie fajny pomysł. Okej, to zobaczmy. Ej, idźmy do Monstera. Ale nie mamy kasy. No w sumie racja. Ale mam pomysł. Przecież możemy obejrzeć sobie ten film w necie. Ale to było super, ej, idźmy teraz do muzeum. No wiecie, będą słoneczniki Van Gogha i Mona Lisa i te sprawy. Bardzo chciałabym to zobaczyć. No dobra. O, mam. Ej, prawie jak się tam były. Co za przeżycie. Zobaczcie, jaki mam obraz. Mam pamiątkę. Ło, teraz ja. Zobaczcie, co znalazłam. Ale przecież to jest klub dla dorosłych. Tam wchodzimy. Wstęp tylko dla dorosłych. Wynocha. Mało laty. Jeden raz pamiątkę nie widział. Mówiłam, żeby tam nie wchodzić. Co za brak kultury! No teraz to przegięłyśmy. No wiem. Do tej pory trafiliśmy na bezpieczne strony. Tym razem nam coś nie wyszło. O mało co zębów nie straciłam. Pani, to się do telewizji nadaje. A żebyś wiedział. O, telewizja Platon TV. Wchodzimy. Witam Państwa. Dominika Siudzińska, telewizja Platon TV. Dziś w programie mówić będziemy o wirtualnym świecie kultury i sztuki, a moimi i Państwa gośćmi są wybitne ekspertki w tym temacie. Paulina. Dzień dobry. Zuzanna. Dzień dobry. Oraz Emilia. Dziewczyny. Cyberkultura to nowe oblicze kultury popularnej wykorzystującej multimedia, w tym głównie komputery oraz internet. Jak postrzegacie to zjawisko? No więc cyberkultura to pewnego rodzaju nowoczesny sposób komunikacji ze światem zewnętrznym, nie ruszając się z domu. Pozwala na wirtualne przemieszczenie się w interesujące nas miejsca, no i na szczęście powrót do rzeczywistego świata. Jest to interesujące i jednocześnie pouczające. Zapewne przetestowałyście już taką wirtualną podróż? Tak, i to nie jedno. I szczerze polecam. Ale czy to jest bezpieczne? Ogólnie rzecz biorąc to tak, ale pod warunkiem, że robi się to z głową i strony, które się odwiedza, są bezpieczne. Bo musicie Państwo uważać, gdzie się wybieracie, nawet jeżeli to tylko wirtualna podróż. Dziękuję moim gościom w studiu oraz Państwu przed telewizorami. No i cóż, do zobaczenia w bezpiecznym, wirtualnym świecie.